Siema, widzu. Bez jaj. Siemula, witam was w kolejnym odcinku z Ometwi. No i oczywiście, tak, dawno nie nagrywałem z tego, z Ometwi. Stresniłem się już trochę za tym, że mnie ludzie skipują, więc jakby wrócimy do tego. No i tak, no i dzisiaj będą przysłowie. Zasad nie będę już tłumaczył, bo jakby one są bardzo proste, więc tutaj nie ma co tłumaczyć. No i co, teraz najtrudniejsza część spektaklu, czyli szukamy tych zawodników. Okej. Okay. Siema. Chcecie wziąć udział w turnieju? Polega to na tym, że musicie przerobić znane polskie przysłowia, ja też jakby swoją przeróbkę podaję. No i tyle, jest 10 przysłów, 3 uczestników, ja później z tego montuję film, najlepsze przeróbki pojawiają się w filmie. A możesz mi dać jakiś przykład? Dobra. W sensie przykład tego zadania jakiegoś. No, spoko. Masz na przykład, w poprzednim odcinku było, nie wiem, mądry Polak po szkodzie, no i moja przeróbka już miała mądry Chińczyk po Wuhan, no. Coś w tym deseń. Jakby przeróbkę podać. Mądry Rosjanin po Czarnobylu. Ale... O kurwa! Jakie dobre! Wy mi wyglądacie na takich... Chcą wziąć udział w turnieju. Co tam mówisz? Chcecie wziąć udział w turnieju? Nie, ja nie mówię to. Jakim turnieju? Turniej? Nawet nie ma. Ja nie brałem nigdy udziału w tym, tak. Bo to jest nowość. Dobra, to lecimy z tym quizem, czy co? Kurwa, dobra, zobaczymy, co to jest. I na czym ten turniej polega? Polega na tym, że musisz... Ja podaję tobie przysłowie, a ty musisz swoją przeróbkę do tego przysłowia podać. Może, zaczynaj. Spoko. Pierwsze przysłowie brzmi... Lekko przyszło, lekko poszło. Nie wiem, łatwo zarobiłeś... Łatwo zarobiony hajs szybko się rozpierdala. Umiesz przerobić przysłowie? To tak jak z tobą, że powstałeś. Pękła prezerwatywa i powstałeś ty. Spoko. Chodź do nas, no kurwa, chodź do nas. No dokładnie. Mówię, zrobione. Zrobione byle jak szybko poszło w piach. Ogólnie ten, drugie przysłowie brzmi Nadzieja matką głupich. A ty coś masz? Czy, no, czy, ja mam. Czy co, bo... Nadzieja nie poddawać się pomaga, to jest moje. Nadzieja matką głupich, przerób to. Jak przerobić przysłowie, które jest totalnie mądrością narodu? Wasza mama ma na imię Nadzieja. Żeby też nie być na debila. Znaczy no, Nadzieja umiera ostatnia, tak? Dobra, to lecimy dalej, trzecie. Od piwa głowa się kiwa. Piłeś, nie jedź. Nie piję piwa. Nie piłeś, wypij. Tak, gdy spożywamy alkohol, nie pijemy. Co ci się kiwa? No, dawaj. Nic ci się nie kiwa? Nic się nie kiwa. Nic mu się nie kiwa. Dobra, inne przysłowie, bo znowu nie garniam, ale łatwe. Dobra, zobaczcie. O, to jest dobre, tutaj jest duży wachlarz możliwości. Pamiętaj, chemiku młody, wlewaj zawsze kwas do wody. To jest prawda, bo ja jestem chemikiem z wykształcenia i technikiem farmaceutycznym. Pamiętaj, chemiku młody, zawsze wlewaj wodę do kwasu, tak? Można tak być? Bum! To lepiej nie wlewaj. Chociaż moja przeróbka no, to... No można się poparzyć. Bo jeżeli... Wlejesz odwrotnie, wypali ci twarz bezpowrotnie. Dobra. Pamiętaj alternatywko, wlewaj monsterka. Dokładnie. Dobre. Ja dałem, pamiętaj widzu, nie oglądaj cringe'u i kiczu. Dobra, następne. Ale mnie ogląda mnóstwo widzów teraz. Ja nie jestem cringe'em, ja jestem super fajny. Nie no, to spoko to. Dobrze, ty taki jesteś gadatek, a ten drogi chłopaczek nic nie mówi. Pamiętaj widz musi być, tak? Nie, może być cokolwiek. Pamiętaj żulu młody. Nie. Pamiętaj, alkoholiku młody nigdy nie wlej piwa do wody. No. No właśnie. No, to spoko jest. Następne przysłowie. Raz na wozie, raz pod wozem. Raz na ławce, raz pod ławką. Raz na wozie, raz w obozie. Ja mówię, raz, szczerze mówiąc, nie, poczekaj. Ale szczerze, no. Ja zawsze mówię, że raz pod wozem, drugi raz też pod wozem. Zawsze, całe życie pod wozem. Ja jestem na wozie, bo jestem arystokratą i jeżdżę w karocy. Jakbym jechał w karocy, to w karocy bym jechał, tak? O, to jest dobre, jak... bo zupełnie tak jest. Raz na... raz... na górę, raz na górę. Kolejne jest śmiech to zdrowie. O, robota to głupota.
Jesteś głupia. Jesteś głupia. No powiedz, powiedz coś, weź. Niech to zrobię. Jeżeli się nie śmiejesz, nie żyjesz. Więc raduję się ile mogę. A ty jaki masz? Ty jak zmieniłeś? Ja w innym kierunku. Śmiech ranić potrafi. Bo wiecie, jak ktoś się śmieje z ciebie, no to to nie jest do końca zdrowe dla tego nie, osoby, która... No to właśnie on tak robi, a to on nie rani w ogóle, tak widzisz? No? No niestety. Ale może być śmiech to zdrowie, wolne konopie. Czy coś w tym dosyć? A już mi się nie chce, pa! Nie no, dawaj. Kurde, bo mistrz, ale go tam wstawimy gdzieś. No to mistrz był, człowieku. O, kolejne. Tego kwiatu jest twój światu. Jak nie ta, to inna. Każda potwora znajdzie swego na to. To co może być? Nie znam tego. No na przykład jak dziewczyna są ode mnie, nie? I ktoś ci powiedział, weź tego kwiatu, jest to mój kwiat. Wiesz, jakie są dziewczyna? Jezu, ja nikt nie takiego przy sobie... No bo inni miałeś żywe. Nic dodać, nic ująć. Takie jest moje zdanie. A wiesz co ja dałem? Połowa populacji to kobiety, większość w innym języku mówi niestety. Niby to okno to jest pół światu, ale wiesz, z większością się nie dogadasz. No to nie wiem. Dobra, następne. Nie, to jest proste. No wymyślajcie. No wymyślajcie, a nie coś mówicie. Tego sadu jest. Tego, to nie musi być tego. No nie może być. Aha, ja wiem. To co wy wtedy... Nie, no dobra, tego wyjdzie. Tych. Bierzemy następne przysłowie, czy... Nie, wyjdzie? To jest łatwe. No to mów, no tak łatwe, no to mów. Dobra, daj inne. No to jest łatwe. Dobra, to lecimy dalej. Mamy ostatnie trzy przysłowia. U dobrego męża dobra żona. U dobrego magika dobra różdżka. U dobrego rolnika dobra krowa. Przeciwieństwa się przyciągają. Okej. Okay. No. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Jak nie w domu, to gdzie? My jesteśmy na praktykach, także no. Aha. Praktyki wróciły. Cześć, wypiję wodę, to pokażę jak w środku wygląda. Ja bym prawie bym nie wypił. No, takie coś. Ale ogólnie... To jest fajne, no. No ja już powiedziałam, dałam ci pomysł o różdżce, więc jakby teraz ty. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, tak? No. Wszędzie niedobrze, ale w związku radzieckim najgorzej. Dobre. To jest takie bardzo nietypowe. Dobra, i mamy ostatnie. Zapomniał wuj, jak cielęciem był. Zapomniał żół, jak po krzakach się snuł. Zapomniał król, jak księciem był. O, to jest co ciekawe. No tak, no, zapomniał wuj, jak cielęciem był, bo jak ktoś uczy się czegoś, czuję sobie pokorę, a jeżeli nabierze pewności, doświadczenia, zapomina o tym, że się na początku uczył i tych, którzy się uczą, po prostu, no olewa. Olewa, śmieje się z nich, nie docenia. Takie mądre wyjaśnienie przy sobie. Jaką masz próbkę? Ja mam taką, że zapomniał wół, że rzeźnik już czeka. O, Jezus! No, dawaj. Creepy bardzo. No, trochę. No, no. Ej, ostatnio byli, wiesz, tak na fan, weszliśmy tak, sobie... Tak, weszliśmy sobie na Omę i tam byli jacyś ludzie z Filipin, którzy byli na takiej fermie kurczaków, takiej, wiesz, okropnej, tej klatkowej. I pokazywali nam jakieś zabite kury. Bez kitu. No tragedia. Ja pracowałem kiedyś w takim kurniku, powiem wam, że bardzo nieprzyjemny widok. Te wszystkie kury tak się gnieżdżą, dziobią nawzajem. Niefajne. To pozdrawiamy YouTube. No. Też pozdrawiam już. No, trzymajcie się. Gituwa. Dobra, słuchaj, lecimy. No ja też nawzajem. Fajnie, że ten, że pogadaliśmy. Też miło było pogadać i przy okazji ten teleturniej cały przeprowadzić. Także tego. Pewnie. Trzymajcie się. Trzymajcie. Na razie. Do następnego, hejo.